Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Jaś Fasola na PlayStation 2. Poprzednim razem poznaliśmy fabułę tej gierki, czyli Jaś, że tak powiem, zgubił puzzle, więc cała ta fasada jest z tego powodu, że on zgubił puzzle, więc postanowił wyruszyć na przygodę w poszukiwaniu puzzla, jak i swojego misiowego, pluszowego misia. To chciałem powiedzieć. No i zaliczyliśmy sobie pierwszy poziom, zrobiliśmy sobie oczywiście na 100%, więc teraz czas na poziom Mr. Wicked's Back Garden. Wchodzimy sobie i zaczynamy show. Co autorzy mieli na myśli, wrzucając ten filmik do cutscenki przed rozpoczęciem tego poziomu? Tak się zapytam, bo ja jakby nie mogę tego ogarnąć, o co tu chodzi. Ja wiem tylko, że to był młody Jasiu Fasola i tyle. Nie kumam, o co chodzi. Elegancka muzyka. Swoją drogą, nie rozumiem, po co jest ta trampolina. Wydaje mi się, że to jest trampolina tylko i wyłącznie po to, żebyśmy sobie tak poskakali, tak o, żeby wiecie, trochę rozluźnić paluszki. A tak na serio wydaje mi się, że twórcy coś tutaj planowali, ale ostatecznie z tego zrezygnowali. Tak więc, no tyle możemy sobie wywnioskować. Zobaczmy w ogóle na total. Mamy tym razem 4 puzzle do znalezienia oraz 100 kocich przysmaków do oczywiście zdobycia. Poprzednim razem, 100%ując pierwszy poziom, zebraliśmy już, a raczej udało nam się, że tak powiem, uzyskać 8% gry, co jest dosyć ładnym wynikiem jak na zrobienie tylko i wyłącznie pierwszego poziomu na 100%. I teraz mamy nowego przeciwnika, czyli jakąś emerytkę, która w sobie macha laską, jak gdyby nigdy nic nie kumam. O co tu chodzi? Co tu będzie za teraz ten? Aha, spoko. Czyli to jest coś, co już i tak widziałem. Wow, ale gierka tutaj tak dziwnie przyspieszyła. Dobra, skoczymy sobie. Elegancko. Dobrze, żeśmy to odmierzyli. Patrzymy, czy czasem nic nie pominęliśmy. O, misiek, elegancko. Na drzewach niestety nie ma żadnych kocich przysmaków, tak więc szkoda moim zdaniem, bo te drzewka w mojej opinii są idealnym miejscem do ukrycia takiego kociego przysmaku. Tak tylko ja chciałbym nadmienić. Okej. I teraz tak. Musimy... No dawaj, Jasiu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Aha. Kumacie to, że żeby Jaś Fasola do tyłu jakby przesunął kwadracik, to ja muszę jakoś tak dziwnie gałkę bardziej tak ozrobić, że... Wiecie co, czekajcie. O kurde, ale mi się zaplątał kabel, poczekajcie. Ale ja go odplączę. O, elegancko. Patrzcie teraz na to, pokażę wam trochę na większej kamerce, nie? Widzicie to, nie? Widzicie gałkę? To żeby on przesunął do tyłu, to nie może zrobić tak, tylko on musi jakoś tak zrobić, widzicie? Tak jakbym chciał zrobić, nie wiem, 15 stopni, nie? Chociaż nie wiem, czy to jest takie 15 stopni, ale no w każdym razie dziwna sprawa moim zdaniem, bardzo dziwna. Dobra, przesuwamy. Znaczy, to jest normalne, bo gra tak została zrobiona w ten sposób, jeżeli chodzi o kontrolki, ale troszeczkę dziwne, nie powiem, że nie, te kontrolki. Dobra, zbieramy sobie checkpoint, oczywiście, że tak, tu dalej nic nie mamy, więc możemy sobie iść do przodu. Nie wspomniałem wam o tym poprzednio, ale myślę, że każdy raczej się domyślił, aczkolwiek dla osób, które mogły, nie wiem, napisać mi w sekcji komentarzy, że nie wspomniałeś o tym, więc chaci w D, to wspomnę teraz. Jak widzicie, jabłuszka też nam nas leczą, tak więc myślę, że to raczej każdy się domyślił, trzeźwo myślący, że jabłuszka tutaj leczą naszą energię. O Jezus Maria, ale kurde wibracje były, jak zostałem zaatakowany. A przecież wyłączałem wibracje, o co chodzi? No. No, teraz powinno być git. Ja nie lubię strasznie wibracji. Znaczy, kiedyś jak byłem mały, lubiłem wibracje w padzie.
ale obecnie bardzo nie lubię wibracji. Bardzo one mnie denerwują i wyprowadzają mnie przy okazji z równowagi. Wyprowadzają, Jezu, mnie z równowagi. Tak więc nie licząc apteczek, misiów, no to mamy jeszcze jabłuszka, które nam leczą energię, czyli energię w postaci tych trzech misiów w prawym dolnym rogu. Okej, elegancko. Teraz trzeba zrobić to tak, żeby nowa się nie oberwać za bardzo. O, dokładnie tak. I na pieska trzeba uważać, bo piesek jest groźny i piesek ma bardzo ostre kły. Dlatego trzeba na niego uważać. Gituwa. Gituwa Fest. Dobra. Możemy stąd uciekać. Możemy z tego miejsca uciekać. Bo tu raczej tabliczka raczej nam o tym samym powie, czyli uwaga. No dokładnie, uwaga na psa. Dobra, to ja myślę, że jak będą te psy w pobliżu, to po prostu nie będę czytał tych tabliczek, dlatego że no wiadomo, o czym one będą mówić, czyli będą po prostu nas przestrzegać przed groźnym psem, który może nas dziabnąć. To troszeczkę było nieprzemyślane z mojej strony. I teraz jak nasz wygląda status? 29 na 100 i 1 na 4 puzzle i na razie 0 kluczy. Dobra. Znaczy, kluczy zawsze będziemy mieli 0, bo jak od razu otwieram skrzynki, no to wiadomo, że klucze się zerują, nie? No bo w końcu otworzyliśmy już tę skrzynkę. Jak sama nazwa wskazuje, jak zresztą sama informacja tutaj nawet na to wskazuje. Dobra, teraz trzeba dostać się na tę platformę. Dokładnie tak. O, i robimy coś takiego. I teraz będziemy musieli zrobić takiego małego ranta. Czyli mianowicie będziemy musieli skakać na te ule. No i przy okazji używać gazu lub po prostu płynu przeciw komarom i innym tym owadom. O, dokładnie tak. Trzeba było to w taki, a nie inny sposób zrobić. I teraz podchodzimy do checkpointa i jesteśmy bezpieczni. Bo teraz jak stracimy żyćko, no to przynajmniej odtąd zaczynamy. Aha, czyli musimy uważać na dosyć spore dziury. Dobra. A tutaj nie możemy pajacować, dlatego że tutaj jest bardzo dużo przeciwników. I za pajacowanie, czyli za takie trochę kozaczenie, udawanie, że hehe, jest się bogiem, no to skończy się po prostu źle dla nas. Na taczce tutaj nic nie ma, szkoda, ale fajnie ten piasek jest zrobiony, trochę to wygląda tak, jakby cała ta gra była w kreskówkowym stylu zrobiona, a ten piasek taki trochę realistycznie zrobiony, tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, nieważne. Teraz trzeba zrobić tak, że odsuwamy ten klocek i go przesuwamy do tego oto miejsca. Dokładnie tak. Jeszcze nie widziałem waszych komentarzy, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek Jasia Fasoli, bo ja to nagrywam zaraz po pierwszym odcinku, tak więc no, robię sobie mały zapas, czemu by nie. To jest taka seria, którą bardzo dawno chciałem nagrać i chcę trochę inaczej do niej podejść niż do pozostałych let's play, dlatego że to jest strasznie krótka gierka i głupie to byłoby w momencie, kiedy ja bym zrobił z tego sesje odcinkowe. Te wiecie, że nagrywam sesję godzinną i dzielę to na części. No bo jeżeli bym tak zrobił, to musiałbym całą grę na jednym posiedzeniu zrobić, a prawdę mówiąc, ja dzisiaj aż tak tyle czasu nie mam. A robienie z takiej krótkiej gry dwóch sesji po, nie wiem, pół godziny albo po 40 minut, no... Znaczy, może nie po pół godziny, ale jakbym miał robić sesję po 2 godziny z tej gierki, no to bez sensu, no bo jedna sesja by trwała 2 godziny, a druga sesja by trwała, nie wiem, no powiedzmy 30 albo 20 minut, no to bez sensu chyba, zgodzicie się ze mną, co nie? Dlatego lepiej chyba do tego w taki sposób podejść, przynajmniej tak mi się wydaje. Okej, tutaj nas gra ostrzega przed nierównym podłożem, ponieważ jak widzicie lub słyszycie i widzicie w zasadzie, to podłoga się zapada w momencie, kiedy sobie idziemy, dlatego trzeba biec.
Bo jakbym se tak oszedł spacerkiem, no to wiadomo, szybko bym spadł w dół, nie? Oczywiście znowu na psa trzeba uważać, albo na psy, bo jest ich więcej. I nasz stan wygląda tak, 52 na 100 oraz 2 na 4 puzzle. Elegancko, będę sobie tego pilnował, dlatego że nie chcę potem sytuacji, gdzie raptem okazuje się, że brakuje mi jednego kociego przysmaku. Ja tego nie mam zamiaru, że tak powiem, robić. Tak więc przykro mi, jeżeli ktoś, nie wiem, będzie się denerwował, ale ja muszę to kontrolować. Po prostu dla świętego spokoju muszę to pokontrolować. Dobra, mamy tutaj znowu babcię, która tym razem strzeże tej bramy. Mam nadzieję, że ona zaraz w pysk dostanie. Oj, i to jest właśnie coś, czego ja nie lubię. Widzicie? To jest to, o czym wam wspominałem w pierwszym odcinku tej gry, tej serii, gdzie Jaś ma bardzo często takie dziwną detekcję kolizji, która no czasami no jest na tyle wadliwa, że po prostu Jaś ci skoczy, nie wiem, pikselkę dalej i zaraz kurde wpadasz w no w TNT i tracisz życie, no. Co ja tu mogę dużo powiedzieć, no sami widzicie na ekranie, co się dzieje. Chyba że ktoś w tle se puścił mój let's play, no to wtedy nie widzi, ale ci co oglądają, nie wiem, na jakimś dużym telewizorze albo w ogóle oglądają na telefonie czy gdziekolwiek, no to widzicie, co tutaj się odpierdziela, no nie? Okej. Ale jedna rzecz mnie zastanawia, czemu to jest tak, że ja... To mi się już jakby ta brama otwiera w momencie, kiedy tak kawałeczek, zobaczcie, ten klocek kawałeczek wystaje. Czemu on na przykład, czemu ta brama się nie otworzy w momencie, kiedy klocek będzie w pełni już jakby tam na swoim miejscu, gdzie powinien być? Trochę dziwna sprawa, nie uważacie? Ja wiem, że to jest takie czepianie się już, ale no kurde. Nie wiem, wydaje mi się, że mogliby trochę do tego twórcy lepiej podejść, tak szczerze. Tak jak mówię, trochę czepianie się pierdoły, ale dla mnie dosyć istotnej pierdoły, bo ja lubię jakby jak wszystko jest dopięte na ostatni guzik i jak jest przede wszystkim w miarę symetryczne. Okej, teraz mamy coś takiego. Natomiast tutaj na spokojnie, nie śpieszymy się, nie robimy żadnego speedrunu, to jest zwykły let's play. Na spokojnie, nikt cię, Michał, nie goni, ty się z nikim nie ścigasz, po prostu grasz sobie jak cywilizowany człowiek, bez żadnego kurde tutaj napierdzielania, jak dosłownie, no bez grania na pałę. No, jak widzicie, bez grania na pałę, a jednak zrobiłem jak ostatnia pała, że tak powiem, i skoczyłem w dół, bo po prostu zostałem unicestwiony przez skrzynkę TNT. Tak więc idziemy sobie dalej. Tutaj jest taka sprytna łamigłówka, aczkolwiek ja już i tak ją zepsułem. Polega ona na tym, że gdybyśmy nie uderzyli w to TNT, to po prostu trzeba było ten klocek przesunąć, dlatego że to jest jeden z bezpieczniejszych klocków, dlatego że tam nie było TNT. Ale tutaj nam już elegancko poszło. Jak widzicie, nie straciliśmy tutaj ani jednego, w sensie na tej wyskoczni nie straciliśmy w ogóle HP. Tak samo jak tutaj. Ale tu mnie uratowało to, że wskoczyłem w idealnym momencie, bo gierka, no jak widzicie, w niektórych momentach zwalnia z jakiegoś powodu. No ale to niestety to już są uroki emulatorów i uroki tego, że sama gra ma w sobie problemy często z klatkami. No ale to myślę, że część z was miała też z tym problemy, kiedy grali na konsoli. A jeżeli nie graliście, no to prawdopodobnie głównie wina tego, że to jest ogrywane z emulatora. Mógłbym to oczywiście z konsoli ogrywać, ale wolałem jednak symulatora. Według mnie taka lepsza trochę opcja. Tak szczerze, jeżeli chodzi o tę gierkę. Kolejne, że tak powiem, przejście zostało nam tutaj otwarte. Fajnie, całkiem ciekawe zrobione są te przejścia. Takie ogrodzone dużymi, wielkimi płotami, jakby, kurde, nie wiem, akcja miała miejsce na Belwederze na Szkolnej 17, gdzie tam przecież jest też ogromny płot dzielący
grubego, opasłego prezydenta Kononowicza i pewnego sąsiada o pseudonimie Kargul. Tak tylko taka mała, takie małe, że tak powiem, nadmienienie do uniwersum szkolnej, bo jakby kiedyś śledziłem, teraz obecnie to nie śledzę, bo przestało mnie to jakby aż tak interesować, ale od czasu do czasu lubię sobie popatrzeć, co tam się dzieje. I to tyle, nie gadajmy dalej o szkolnej. Dobra, mamy 3x4 puzzle i 78 na 100 tych kocich przysmaków, dobra. Idziemy do przodu, idziemy do przodu. Idziemy do przodu, kurcze pieczone. Dobra, tu mamy jakieś też przejście. Ja już wiem mniej więcej. O. Misiek, widzicie? Trzeba miśka, kurde, tutaj ratować. Co wy sobie wyobrażacie, że ja mam miśków nie ratować? No chyba was pogrzało, pogięło was. Dobra, mamy tam skrzyneczkę oraz platformę, na której jest garnek, który możemy sobie chyba na łeb założyć. Dobrze, że ja nie podskoczyłem, bo gdybym podskoczył, to bym mógł się, brzydko mówiąc, spierdolić z tej platformy i spaść na sam dół. O, tu mamy kluczyk, elegancko, przy tych pieskach, które sobie tutaj wąchały, ale ja im przeszkodziłem. Ale ja niedobry jestem. Oj. Dobrze, elegancko. Bierzemy teraz ostatni puzzle, który tutaj na nas czeka. Dokładnie tak. Dobrze, bierzemy sobie checkpoint. Teraz zobaczymy, czy aby na pewno nic nie zostawiliśmy. Ale wydaje mi się, że tutaj co mogliśmy zebrać, to zebraliśmy. Mamy 80 na 100 oraz 4 na 4 puzzle. Dobra, więc teraz możemy kierować się w dół. Kierujemy się w dół, dokładnie tak. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie ładnie zebrane, że nie okaże się, że nam tutaj zabraknie jednego kociego przysmaku, bo bym bardzo był zdenerwowany. No i najwyżej bym zaczął poszukiwania już poza anteną, moi drodzy. Dobrze. No nie! Co za głupota, bez kitu. Ech, coś czuję, że w tej gierce sporo będziemy game overować. To tylko kwestia czasu. Na razie jest wszystko w porządku, bo to są pierwsze poziomy, ale spokojnie, gra się chyba rozkręci jeszcze z poziomem trudności. Słyszałem też o wielu glitchach, przez które gra się bardzo często softlockuje. Więc dlatego będzie jeden poziom, w którym będę musiał zrobić, niestety, brzydko mówiąc, save state'a i load state'a. Ale ja wam powiem, który to będzie poziom. Na razie jeszcze nie teraz. O, nie doskoczyłem, ponieważ jaś za, nie wiem, wolno leciał. Muszę chyba troszeczkę dalej stanąć. Tak więc zróbmy tak. Przyciskałem X. Wy to widzieliście? On podskoczył. O co tu chodzi? No nareszcie, kurde. Jaka to była posrana dziura, bez kitu. A, oczywiście tutaj informacja tylko i wyłącznie o psach. O nikim innym. Ale bez kitu ta dziura była naprawdę przepieprzona. Sami zresztą widzicie, że niejednokrotnie jaś, kurde, się łapał krawędzią stopy, a tak czy siak w dół spadał z jakiegoś powodu. Nie rozumiem nawet z jakiego, ale okej, niech będzie. Ile mamy? Brakuje nam dwóch, dobra. To te dwa chyba będą gdzieś tutaj po drodze, tak przynajmniej mi się wydaje. Nie rozumiem w ogóle, po co była tam ta skrzynka, ale okej. O, są te dwa, elegancko. Mamy dwa kocie przysmaki i zrobione 100%. Nice one. Dobra, podchodzimy i wychodzimy. Elegancko, dobrze. Tu przy okazji emulator mi z automatu zapisuje. Bardzo dobrze. Ładowanie. W ogóle dziwne, że żadnej minigierki nie było tutaj. Ale chyba w następnym poziomie będzie. Tak więc teraz możemy sobie poprzesuwać, kurczę pieczone, ten klocek.
do przodu, żeby dostać się do ostatniego poziomu, który jest u góry. I zobaczmy w ogóle, co tutaj jest napisane. A, to tylko odnośnie tej skrzynki, tak? Jest napisane. A tutaj? Aha, tu pokazuje nam status w ogóle poziomu. No, dwa poziomy mamy zrobione na 100%. A ile mamy ogólnie procent save'a? 17. Proszę bardzo, proszę państwa. Brakuje nam jeszcze tylko 800 kocich przysmaków. No i powiedzmy te 40... Nie, no 41 tych puzli. No to kurde. Panie i panowie. O, ta arena będzie dopiero, albo ten poziom będzie dopiero otwarty wtedy, kiedy będziemy mieli 12 puzli. A mamy obecnie puzli 7. Tak więc będziemy potrzebowali jeszcze 5. No, tutaj jest 5, tak więc elegancko. The park, albo po prostu park. Ale my parkiem zajmiemy się w następnym odcinku. Niestety, ale trochę długo nam idą te poziomy, przynajmniej te pierwsze dwa poziomy. Więc chyba zostaniemy na razie przy zasadzie, że jeden poziom na odcinek. Ciekawostka, gdybym nie przesunął tego klocka, to można za pomocą tego posągu się tutaj dostać. Tylko trzeba odpowiednio skoczyć, poczekajcie, ja to zrobię. Umiecie tak? Umiecie tak? Bo ja umiem tak najwidoczniej. Jak widzicie, dostałem się tutaj elegancko, po mistrzowsku do góry. Tak więc następny odcinek, czyli odcinek numer 3, zajmiemy się poziomem park, po prostu park. Możemy sobie go otworzyć, ale na razie tego nie zrobimy. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, jeżeli jesteście ciekawi dalszych przygód Jasia Fasoli i nie tylko. Zalecam zapoznanie się oczywiście z moją twórczością, gdyż być może wam się coś spodoba. Oczywiście zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. Ja się z wami żegnam, to byłem ja, czyli pomidorowy.pl, to byliście wy, czyli wy oglądacze, drodzy widzowie. Widzimy się w kolejnych odcinkach Jasia Fasoli na PlayStation 2 i nie zapomnijcie napisać waszych wspomnień z tymi poziomami, jeżeli oczywiście graliście w tę grę. To by było na tyle, trzymajcie się i cześć!